politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że ta zapora jest bardzo dobrą decyzją, że ona świetnie spełnia swoją rolę. Od początku tego roku odnotowano 16 tysięcy nielegalnych prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Kiedy te wszystkie działania związane z próbą przeforsowania granicy polsko-białoruskiej jako element wojny hybrydowej, państwo tak krytykowaliście, kiedy wszystkie działania Straży Granicznej, Wojska Polskiego, żeście krytykowali, to tak naprawdę i wtedy, i dzisiaj tą krytyką wpisujecie się po prostu w te działania wojny hybrydowej, w tą narrację Putina i osłabiacie państwo polskie.